bardzo się cieszę z tych imprez, bo one w dostojny sposób kwitują zakończenie sezonu. I to jest ciekawe, że są zapraszani zawodnicy wszyscy, czyli młodzież, starsi, ale przede wszystkim zapraszani są zawodnicy zagraniczni. I wtedy jest jakieś tutaj luzackie spotkanie, są dziewczyny, są żony, można spojrzeć na ładne kreacje, jest elegancja, nie ma kewlarów. To są bardzo ważne momenty dla wszystkich sportowców, w szczególności dla tych dzisiaj nagradzanych. Jest to takie ukoronowanie, podsumowanie sezonu, a też ten element takiej, nazwijmy to, niespodzianki. Każdego roku jest ta gala coraz lepsza, coraz taka fajniejsza. I wszystkich, których może ta gala dostrzega i wręcza te nominacje. Jest to dla mnie wydarzenie, na które czekam przez cały sezon. Jak gdyby coś, co kończy wielkie dzieło, jakim jest Ekstraliga Żużlowa. Okazja dla zawodników, żeby się spotkali na neutralnym gruncie, kiedy mogą w przyjaźni, w serdeczności, przedstawiając swoje żony, partnerki, spotkać się, a nie tylko rywalizować na torze. I myślę, że to wszystkim jest potrzebne, zawodnikom, działaczom, trenerom. Widzieliśmy, jak ten Motor Lublin kilka lat temu się odrodził, jak przeszli, można powiedzieć, burzą przez drugą ligę, pierwszą ligę i znaleźli swoje miejsce w Ekstralidze. Już w zeszłym roku pokazali, że są bardzo mocni i że możemy się spodziewać w tym roku naprawdę dużego uderzenia. Wiemy tutaj już nieoficjalnie, że przechodzi do nich mistrz świata Bartosz Zmarzyk. Oni osiągnęli już ten sukces tego mistrza Polski jeszcze zanim, można powiedzieć, postawili tą kropkę nad i, czyli zdobyli, ściągnęli do siebie mistrza świata, który do tej pory, wiemy dobrze, tylko w jednym klubie występował. 10-15 lat temu w ogóle w Polsce nie było tunerów. Z drugiej strony to, co powiedziałem, zazdroszczę, że Ekstraliga już była wymyślona U24. To jest bardzo dobra sprawa. To pokazuje, że możemy zbudować juniorzy. Potem był zawsze problem przechodzenia juniorów do kategorii seniorów. Proszę, mamy teraz U24, czyli pokazywanie i rozwijanie sportu żużlowego wśród zawodników, którzy mają szansę być przez wiele, wiele lat. Gratuluję wszystkim tym, którzy dzisiaj zwyciężyli, odebrali statuetki, tym, którzy też nie odebrali, żeby pracowali na to, by za rok, w następnych latach odbierali i żeby byli szczęśliwi. Sport jest nasz wspólny. Myślę, że te następne historie będą ciekawe, mają kogo naśladować. By tutaj o Bartku Zmarzliku, a ja będę jako kibic będę przyjeżdżać i dopóki będę mógł, będę kibicować. PZMO, ale i Polskę przede wszystkim, no bo jakby tutaj jesteśmy na ustach, na językach wszystkich. To już są 3 tytuły mistrza świata, także to jest wielki wyczyn w tym wieku, który rzeczywiście żaden z zawodników 3 tytułów nie osiągnął. Także Bartek tutaj robi świetną robotę, można powiedzieć, PR-ową. Oby jak najwięcej takich fajnych chwil, które będą, że tak powiem, podtrzymywały te wspomnienia, tą historię, która była, a na następną historię będziemy wspólnie czekać.